Siemanko Mortki, witam was w kolejnym vlogu. W tym dniu co nagrywaliśmy sobie muchy, gadaliśmy na temat przestawiania silosów, a teraz zobaczcie, sam się przyjechał i kradnie silosy. Przestawiamy, jedzie sobie jak z piórkiem, zobaczcie. Wcale trzymać go nie trzeba. No ja go tak nie postawiłem. No. Elegancko przestawimy sobie schodę. Martucha była w mieście i tu postawiła go. Nie wiem, czy te kluczyki są. Bojo. Oj. Też macie zawsze takie problemy, jak siadacie po waszych kobitach do samochodu, że można sobie nogi połamać. No a co robić? No to nic nie zrobimy. Oczywiście żebrak się pali. Nie spodziewasz, tu po blaszek pojedziemy. Ale dzisiaj paruwa jest, kurde, z tyłu się chmurzy, aby zdążyć przed deszczem. Ojej. Elegancko idzie, widzę. On za chwilę będzie miał lekki skłon. A to nic. Czyli będziemy musieli teraz tego od tyłu, będziemy stawiać po kolei. Sąsiad dzwonił, mówi, że jedzie przestawiać. Zobaczcie, jaką to ma siłę, kurde. Chociaż ten silos ile może ważyć? Około 3 ton, może nic więcej. Aha. A czekaj, jak on ma tą rurę? Tam, od siebie. Aha, dobra, okej. Okay. To tak, niech jedzie na... jak najdalej. Tu, nie? No, jo, no, wszystko, nie tak. Teraz się okaże, czy posadzka prosta jest. Cholera wie, nie? To fachowcy robili. Co ty, ma przyjść wagę z tyłu, nie? Bo jeszcze będziemy musiał podjechać. Czy nie? A idzie ładnie. Co bliżej ściany, nie? Cały. No. Nie no, oka, patrz na odstodowy. Dobra, dobra. Tak. Co, żeby równo było? Aha. Postaw go. Jo, dobra, na dół. Kurde, każda noga stoi. One były, kurwa, obcinane teraz. Dobra, chodzę do góry, czepić się. Te nogi. Masz telefon mój. Wypadnie. Pierwszy stoi, odczepiamy tutaj zawiesia. Kurde, teraz będzie bajunia. Sukcesowo. Zobaczcie, kurde. Luks robota. Jedziemy po następnego. Idzie silos numer 2. Robi się już pusto tu na podwórku. Wtedy jeszcze ten zostanie. Bajunia. Tam podjechać i popalić na blaszek. No. A co, dołożyć tą końcówkę do palenia? Albo bożko. Nie sklinuje? No i dobra, numer 2 stoi, lecimy po trzeciego. Idę szybko tam, bo u góry zahaczam, sami widzieliście łańcuchy.
trzeciego tutaj przewiezie. No tak stawiam na praktycznie, żeby już były, a później sobie idealnie podopychamy ciągnikiem z turem powolutku na posadce, żeby stało jak najbliżej ściany. I wtedy tylko kwestia zamontować rurę spadową do naszego podajnika kubkowego i będzie pan zadowolony. Mówiłem, że małe pręty są, a co jest? Lowle. Cełówki, kurde. Nie, jeszcze betonem było zalane. Ja pierdziel. Boże, zobaczył, jak wyciągnął. Nie, ja wiedziałem, że tak to były. Jakieś chmurki się kręcą, ale wszystko bokiem, tam z tyłu się jasno robi. Coś tam zaczyna kropić, ale... Czy to się w ogóle da, to nie wiem. Okulary, nie? Mamy. Przygotowane. No i dobra, mamy obcięte. Lecimy z ostatnim. W którym roku one były stawiane? No, tu chyba ma kapcia. No nie wiem. Co? Nie pamiętam, panie. Nie? Pewnie włosy na jajcach. Ale włosy na jajcach miałem już. Aha. Elegancko, jedzie sobie jak z piórkiem. Oparka waży ponad 20 ton. Zaczyna wiać, panie! Halny! Co wspomaga? Co wspomaga, co? Popęd jaki? Jaki? Do roboty! Ja, ty do roboty. Mamy dość do domu, żeby tutaj jechało. Ja. Tego już postawimy tak, jakby miał być. No i tak musisz go obcinać. Aha, no ja. Co? Tam bliżej, nie? Nie, tu. O. Dobra, na dół! Dużo wyższy jest. Ale patrz, te są równo z okapem, a ten jest ciutkę nad. 10 cm wyższy. No by tak zostało. Dobra, idę do góry. To już my są kurwa ja traktorem tutaj. Dobra, mordki, idziemy odczepić sobie trzeciego. Zaczyna kropić. Dzisiaj jeszcze nie są przy... Puste są i nie są zakotwiczone. To trzeba będzie, kurde, spiąć wszystkie do kupy razem pasem. Chyba postawię sobie zetora i do zetora zakotwiczę. Bo to różne chmury się kręcą. Będzie bajonia, jest ciutkę ten wyższy. Ale to nic. No? Zobaczcie, jakie widoczki. Elegancko. Czy napadać, tam naszą kukurydzę widać. Tam rzepak, pyrki ładnie. Elegancko to wyszło. I to szybko. Nawet nie godzina. Nawet nie godzina, nie? Elegancko, tutaj podziękowania dla sąsiada. Wyroby betonowe szybańskie za pomoc. Jak to mówią, pomoc działa w dwie strony, nie? No i co, panie? Postawione. Zaczyna padać. Chłopie, bajunia, złoto z nieba leci. No. Deszczyk. Silosy nawet nie godzinkę przestawione. Podziękowania dla naszego sąsiada. Dokładnie. Wyroby betonowe szczepańscy. No, a jak? A jak? Tam przez płot widać go. Tutaj jak lelim, to z węzła prosto beton leciał. Tutaj komentarze były pod filmem, że mieliśmy jechać taczką tak blisko, albo przez płot przerzucać łopatą. Sianko zebrane, zaczyna padać, silosy przestawione. Co coś więcej, chłopie? No, piwko się schłodzi. Poważna firma, wszystko bezpiecznie, ładnie przyjechał, elegancko. Dokładnie, teraz tylko sam kwestia, wiadomo, je ustawić. No. Potem ciągnikiem sobie poprzestawiamy. No i kiedyś je wypiastować i obmalować. Ale to jak będzie pszenica po 2000. No to najszybciej, dokładnie. Zaczyna mocniej padać. Tam się robi siwo z tyłu. A tu powiedz, co było w tej szopce? Cieloki spały. Cieloki. Dobra, idziemy do domu.
Teraz tylko kwestia rury spadowej i czekać na żniwa, no i na lepszą cenę oczywiście. No nie no, słuchajcie, słyszałem, że dzisiaj gościu w internecie to na pewno gdzieś na Podkarpaciu pojechał jęczmień zimowy, tam była susza na Podkarpaciu. Wymłocił, pojechał do skupu, cena 500, tam chyba 500 chyba 10 czy 530 zł. Liczbą opadania. No, gęstość, wszystko, no, no. Nie? Próbę mu zrobili, 310 zł za tonę chcieli mu dać. Przecież to ja tylko paszowe. No i zawinął się i pojechał do domu. No, z pełnymi. Prawidłowo. Daj spokój. Oby były lepsze ceny i oby była pogoda na żniwa. No. Trzymajcie się, nara!